Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie burmistrzu, witamy. Dzień dobry pani. Dzień Słyszy pan pani. To, co się mówi w kampanii wyborczej. Właściwie to głównie pańska partia, Platforma Obywatelska, wyższa kwota wolna od podatku, zwolnienie z PIT ludzi do 30 roku życia, 15% podatek dla firm. To musi się odbyć czymś kosztem i to się może odbyć kosztem samorządu. Ma pan tego świadomość? Tak. Ja myślę, że samorząd i tak wziął na barki sporo z pomysłów rządowych. Związek Miast Polskich obliczył, że rząd, wszystkie rządy wiszą, przepraszam za kolokwializm, samorządom ponad 8 miliardów złotych. I to wynika z zadań, które zostają nam dodatkowo zlecane, a nie zawsze idą za tym pieniądze. W związku z czym samorząd z dochodów własnych musi brać na swoje barki część zadań zlecanych przez rząd. I je finansować. No dobrze, ale jak pan słyszy te obietnice wyborcze, myśli pan sobie, że to trochę jest nieodpowiedzialne działanie? Czy rozumie pan, że w kampanii wyborczej trzeba ludziom obiecać wszystko? Ktoś powiedział, że nikt wam tyle nie zrobi, ile ja wam obiecam, więc wszystkie populistyczne hasła, które już pojawiły się w kampanii prezydenckiej, są kosztowne. Ja myślę, że... A to, co proponuje pani Ewa Kopacz, to też jest populistyczne? Bo to, co mówiłam, to są głównie założenia Platformy, chociaż PiSu też. No, tu akurat te założenia, jak pani to określiła, są podobne. Myślę, że nie będą tak kosztowne, nie byłyby tak kosztowne, gdyby zostały wprowadzone, jak te hasła, które proponuje przyszła pani premier, jeśli do tego dojdzie. Pani Beata Szydło? Tak, a co to na przykład się panu nie podoba? Jak również pan prezydent. Te 500 zł dla każdego dziecka, to wcale nieprawda, że to może kosztować. No nawet gdyby to kosztowało 30 miliardów złotych rocznie, to skąd te pieniądze? No co się pan martwi? To nie pan będzie przecież wypłacał. Ja bym się na pańskim miejscu bardziej martwiła tymi podatkami, bo przecież gmina ma udział i w CIT-cie, i w PIT-cie i może się okazać, że nie będzie z czego sfinansować. CIT-cie ma niewielki, w PIT-cie rzeczywiście dość znaczny, bo 30 prawie procent. Ale budżet państwa nie jest gumy. Te pieniądze, które mamy z PIT-u, minister finansów corocznie określa maksymalną wartość w tym algorytmie, który dostaje gmina, co nie oznacza, że my te pieniądze dostaniemy, bo jeśli pobór tego podatku nie zostanie wypełniony w całości, to wszystko są szacunki, dostajemy mniej i co roku każda gmina z reguły dostaje mniej niż ma to obiecane. Ale to jest jeden worek, to jest jeden budżet, więc jeśli będą potrzebne pieniądze na te pieniądze dla dzieci, na te dodatki, to minister finansów nie będzie miał wątpliwości, zdejmie z CIT-u czy z PIT-u pieniądze i przesunie je tam. W tej kampanii pojawia się też wątek sześciolatków, ale to głównie za sprawą pomysłu, żeby do referendum dopisać pytanie o obowiązkowość szkolną sześciolatków. Co pan na to? Wy sobie poradziliście z sześciolatkami w szkołach w Kwidzynie? Tak. Z problemem. Rodzice chętnie posyłali dotychczas, teraz już muszą sześciolatki do szkoły, czy jednak woleli, żeby były dzieci w przedszkolach? W pierwszym roku około 25% trafiło, w drugim ponad połowa, no teraz już wszystkie. Ale jeszcze jedno, wracając do tych pytań referendum. Referendum, jeśli ma mieć sens, to te pytania muszą być krótkie, zwięzłe i być ich niewiele. Jeśli robimy ankietę i tych pytań referendalnych będzie zbyt dużo. 3 to już dużo, a kolejne to według mnie za dużo, to referendum nie ma sensu, bo to jest ankieta personalna. To jest ankieta o poglądy polityczne, ankieta o tym, co sądzimy o naszym kraju, więc referendum powinno być krótkie, a nie No dobrze, nie no prawdopodobnie dopisane. Nie zostaną dopisane te pytania. Ja bardziej chciałabym się skupić właśnie na tej edukacji. Wy jesteście gminą, która dosyć dobrze stoi, jeśli chodzi o edukację, ale też dużo dopłacacie do tej edukacji, ale jest sporo gmin, których na to nie stać. Czy to jest tak faktycznie, że są gminy, pana zdaniem, których nie stać, czy to jest kwestia ustawienia sobie priorytetów? Powiem tak, w zasadzie ten bon oświatowy, który tak na marginesie został wymyślony w Kwidzynie, preferuje jednak szkolnictwo ponadgimnazjalne, czyli te, które jest w zarządzie powiatu. Powiatom w zasadzie subwencja oświatowa wystarcza. Nawet nie są takie, które potrafią na tym zaoszczędzić i przenieść te pieniądze choćby na przykład na drogi.
Chyba nie ma gminy w Polsce, która nie dopłaca do subwencji oświatowej. Nie ma gminy, która nie dokłada do oświaty, do młodzieży. Więc chyba ta konstrukcja nie jest idealna. Bo gdyby to było tak, że są gminy, które dokładają i też te, którym wystarcza, no to powiedzmy, to gospodarność gminy. Ale jeśli dokładają wszyscy, to znaczy, że ten algorytm subwencji oświatowej jest chyba źle wyliczany i brakuje zawsze. No, my rzeczywiście dokładamy i to dość dużo. No, ale coraz więcej? Czy coraz mniej? Nie, mniej, bo kilka lat temu przeprowadziliśmy gruntowne remonty szkół. I to taki wydatek dla budżetu 80-milionowego. Wtedy miasto miało taki budżet. Wydatek 6-8 milionów na remont jednej szkoły. To było sporo. Ale wyremontowaliśmy te szkoły, wszystkie szkoły podstawowe, wszystkie gimnazja. No więc wydajemy trochę mniej. Ale dodajemy do subwencji oświatowej. Myśmy kiedyś założyli, że powinniśmy stawiać na przedsiębiorczość i oświatę. Przedsiębiorczość została nam dana w postaci International Paper, wtedy celulozy. I dzięki temu powstawały inne firmy i to miasto przemysłowe się rozwijało. A edukacja należała do nas i moi poprzednicy rozpoczęli tą reformę edukacji i oświaty już w wczesnych latach 90. I trwa to do dziś. I efekty, które i duma, którą przysparzają nam nasi uczniowie, no, pokazuje, że ten kierunek był właściwy. A to jest klucz tak naprawdę w kasie? Im więcej kasy, tym lepsze efekty? No może nie, ale chyba jest to czynnik motywujący. No, to chyba lepiej się uczy w czystej szkole z dobrze wyposażoną pracownią komputerową. Może teraz to już nie ma takiego znaczenia, ale jeszcze kilka lat temu miało pracownie komputerowe. Nauczyciele, którzy są dobrze wynagradzani, mają też, oprócz takiej motywacji wewnętrznej, mają też motywację finansową do tego, żeby starać się wyłapywać te dzieci najlepsze, ale też nie zapominać o dzieciach najsłabszych. Ja ciągle podkreślam to w trakcie rozmów z nauczycielami, dyrektorami szkół, żebyśmy w tym uzyskiwaniu tych dobrych efektów, pokazywaniu statystycznie, że jesteśmy najlepsi, że jesteśmy, no może nie najlepsi, ale jesteśmy w czołówce, żebyśmy nie zapominali o tych najsłabszych, bo oni też wymagają, potrzebują pomocy. I trzeba też o nich pamiętać. Nie tylko taki ranking, kto najlepszy, ale również ta średnia musi być wysoka, czyli nie zapominajmy o słabszych. Szykujecie się już na tę możliwą do zdobycia kasę unijną w kolejnym okresie rozliczeniowym. Ostatnio podpisywaliście te zintegrowane porozumienie terytorialne. Tak zwane MOFy. Co będzie w Kwidzynie i w okolicach Kwidzyna z tych pieniędzy, jeśli się uda je uzyskać? Na razie to mówimy tylko o tych MOFach. To autorski pomysł Samorządu Województwa Pomorskiego. Tego chyba nie ma w żadnym województwie. Niech pan rozwinie ten skrót? Miejskie obszary funkcjonalne. Jest takich 8 aglomeracji, poza Trójmiastem oczywiście. I gminy, które dotykają administracyjnie tych miast, tworzą te MOFy za wyjątkiem Malborka i Sztumu, gdzie te dwa powiaty jak gdyby są razem. Aplikowaliśmy o 4. Rewitalizację dworca. Chcemy tam utworzyć bibliotekę. Tak jak w Rumi. Nowoczesną. Tak, byliśmy w Rumi, oglądaliśmy. Znakomity pomysł, świetna aranżacja wnętrza. No, jest cudowna. Przepiękna jest ta biblioteka. Więc to. Zalew na naszej rzece Liwie. Brakuje w tym mieście takiego oczka wodnego, gdzie mieszkańcy choćby popołudniami mogli spędzić czas. I dwa przedsięwzięcia z energetyki cieplnej, nasze przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, zamiana węzłów grupowych, kiedyś się robiło inaczej, teraz można taniej. I czwarty, taki ekologiczny, budowa kompostowni na naszym składowisku odpadów w Gilwie. Te 4 przedsięwzięcia. Tak, gwarancja, że te pieniądze uda się uzyskać jest? To na razie taka lista indykatywna, więc tej pewności nie ma. To teraz musimy zrobić dobre projekty. Te projekty muszą uzyskać uznanie w oczach komitetów opiniujących i dopiero wtedy będziemy mogli te pieniądze wydać. Problemem może być to, czy gminy będą miały własne środki, czy wy macie? Czy zadłużenie. My mamy. Ale gminy okoliczne mogą mieć z tym kłopot.
dużo gmin będzie miało z tym kłopot. Porozmawiajmy chwilę na końcu o budżecie obywatelskim. No, pamiętam, rozmawialiśmy w kampanii wyborczej o tym. Pan tak troszkę jak dojeżdża, ale mam wrażenie, że powoli się przekonuje do tego budżetu obywatelskiego. Ile pieniędzy w tym roku wrzucicie do tego budżetu? W tym roku nie wrzucimy nic. Czy na kolejny rok? Na kolejny rok. Mhm. Nie wiem, powstał taki komitet założycielski. Czyli jednak jeszcze opornie. Nie, ale chcemy to dobrze przygotować, bo pani na pewno wie, ale może nie wszyscy wiedzą, ten budżet obywatelski to nie tylko inwestycje. To bardziej taka rewitalizacja społeczna. Bo to. No to ważne. No tak, tylko te założenia budżetu obywatelskiego mają jak gdyby ta wartość dodana, która powstanie w wyniku konsumpcji tych pieniędzy przez jakieś grupy społeczne, czy osiedla, czy mieszkańców konkretnych ulic, to nie tylko ławka i parking, czy plac zabaw, ale to ma tworzyć również coś więcej, czyli zaangażowanie społeczne. Więc ja tak to widzę. To nie tylko, jeśli na przykład wybudowanie placu zabaw czy boiska sportowego, to również system rozgrywek, żeby te dzieciaki, które tam wokół mieszkały, żeby ktoś się nimi opiekował, ktoś im organizował ten czas. Więc to nie tylko inwestycje. Stąd pani ma doskonałą pamięć i pamięta pani. I to był mój taki wewnętrzny opór. Może też dlatego, że budżet obywatelski moim zdaniem ma głęboki sens w takich aglomeracjach jak Trójmiasto, gdzie 800 tysięcy ludzi, na to 30 radnych, 30 kilku radnych. Więc że to można coś zgubić, tak? Gdzieś? Tak. No, a że u was się nie zgubią problemy? Jest jeden radny na powiedzmy 1500 wyborców, więc to niemal się codziennie widzą. Jest jeden radny na 15 tysięcy czy 20 tysięcy wyborców. Mogą się nawet nie znać. I tam to ma sens. Tutaj dla mnie takim budżetem w takich miastach jak Kwidzyn i mniejszych gminach jest to związanie z tym mandatem wyborcy. Dobrze, to będzie budżet obywatelski? Będzie. Ale ile go będzie? Wiadomo? Jakiś procent budżetu? Jeszcze nie wiadomo. Nie wiadomo. I powstał komitet taki inicjatywny, który przygotuje regulamin. Jak będzie regulamin, będą pomysły, dopasujemy do tego pieniądze. Ale będzie. Będzie, przysięgam. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.